Witam serdecznie. Kisimy się nadal w pracowni, słuchajcie. Trochę tytłany od tego wszystkiego, ale no, działamy. Z tych wszystkich śmieci mam tu, nie wiem czy widać, tak może trochę. Już mam nie ul zrobiony i ze śmieci mam na dno, ponad matę. Nawet dwie. Więc tych syfów uzbiera. Słuchajcie, mianowicie jedziemy z tematem, nie? Pokażę wam cały ul. Zrobiłem bardzo ładny ul. Nie wiem czy taki piękny, nie? Bo różnie to też czasem napiszą. Kurnik, jakbym kurnik, nie? Zrobił taki trzcinowy, to on by był jedwabisty, słuchajcie. Nie taki kurnik. Albo dla kaczek domek na środku, żeby stawku. Dobra, słuchajcie. Mam tak, dennicę, nie? Tym razem nie modrzew. Jakaś tu sosenka, czy może świerk, coś takiego. Konkretne to wszystko, tak? Dorobiłem też wyloteczek. Tu o, pięknie jest, tak? Trzcina. Miałem taką deskę, oszalałem, wrzuciłem 10 cm trzciny w tą dennicę. Normalnie, mówię wam, piękna. Tak, tutaj ja nie wiem, co tym pszczołom może zagrażać. Tak i automatycznie do tego mój super ekstra, tak, wyloteczek z dziurkami. I tutaj dorabiam, ostatnio mam jazdę, że dorabiam te lądowisko takie malutkie, nie? No. Tak. Żeby było widać po tych pszczach, co się dzieje może. I teraz tak, no, oczywiście jeden korpus, tak. Gniazdóweczka. Pięknie wszystko pasi. Już testowane. O. Mamy, nie? Tu mi się to buja, bo te prawidło jest trochę nie ten. Tak? Bo tak jest, pospawane krzywo. Dobrze. To znaczy krzywo nie jest pospawane. Oczywiście drugi ten korpus. Tak? Tu zostałem namówiony, tak? W wyniku różnych koncepcji i rozmów doszliśmy do wniosku, że jest dorobiona taka powałka. Po prostu. Bardzo ważną rzeczą, no różnie robią powałki, tak? Ja uważam, że pod tą powałką jakby, bo tu jest taki kancik z 2 cm, tak? I on jest tak zrobiony, że jak położymy ją na ulu, to ona będzie ten kancik dalej niż wręgi od ramek. To jest też jeden z, to jest najważniejszy chyba uważam element w budowaniu, że mamy powałkę. Taką. I jak ona jest trochę wyższa, bo są różne koncepcje, bo pod tym najlepiej mieć pszczoły, na przykład żebeleczki. Nie? Albo ja bym może tą, no u mnie to by była ta szmatka, nie? Z tym, z beleczkami pod spodem. Ale tu pod tą powałkę to można nawet włożyć placek ciacha. Nie? Im. I możemy na przykład otworzyć tylko jedną beleczkę im, jak są już teraz tak rozluźnione i w ogóle i tylko pod to im dawać. I tu się zmieści, tak? Też. Dlatego no to ta, tak, że ta powałka jak jest wyższa, to też jest może fajnie, ale na zimę no to warto jak to samo gniazdo w sobie jest czymś domknięte, nie? No, dobra, jest powałka, tak? Fajna, powałkę zrobiłem, nie wiem, nie chciałem zrobić takiej ciężkiej. 5 cm jest trzciny i mocno ubiłem jak tylko się da, nie? No, i oczywiście daszek. Tak, wędruję do tego daszek. Tutaj, że przez to, że jest ta powałka, to dorobiłem tutaj te seczki. Nie, żeby się ładnie zawsze opierało. Mamy dachol. Cały czas oczywiście w nowej koncepcji, jak o, możemy go położyć sobie o, szczytem, że na przykład na zimno, tak? Szczyt na zimno, nie? Ja się zawsze pytam, a szczyt jak ma być? Na zimno czy na ciepło? Nie? Ale to już tutaj nie mam właśnie znaczenia, nie? Czy ja położę ul tak, czy położę go tą krawędzią tak, nie? Czy tak? Tak. Nie? I jak go postawimy, już tak będzie, nie? Może nie zawsze będzie prosto, czego, o, możemy coś tam przesuwać. Tak, to tak strasznie się nie rozsuwa mimo wszystko, że nie ma żadnych kantów ni nic. Później jak pszczoły będą miały ten kit i w ogóle, to w ogóle baja. Zawsze będzie tą krawędzią gdzieś w koło, tak? Teraz trzeba go ładnie trochę obmieść. Nie? To co wizerunkowo. Tak. No już lepiej nie potrafię tej trzciny z
On się zawsze najlepiej te ula się prezentują jakimś zdjęcie czy nagranie coś ukosem, nie? Wtedy te ule mają tak, o, wyglądają na mnie. Dobra, słuchajcie. Temat taki, ja widzę, że to się pojawia na Facebooku i w ogóle, nie? Ja nie wiem, jak będzie wyglądał oczywiście sezon. Ja nigdy nie robiłem nic teraz, no oczywiście nigdy nie robiłem tabletek żadnych wiosną. Właściwie nigdy nic nie robiłem wiosną. I podejrzewam, że no, robienie teraz coś na tą pszczołę, która jest zimowa, to jest trochę licho, nie? Tak. To jest trochę licho, trzeba jej dać, żeby ona zrobiła tą pszczołę, nie? I w ogóle, bo to zajedziemy, to pszczoły zamęczymy je. Tak? Tu widziałem też na Facebooku, pani dała dawkę jakąś. Ja tam nie robiłem nigdy kwasu szczawiowego, więc no, nie, ale już od razu ktoś pisał, że na czadziła tam, słuchajcie na całego. To też, i kogoś tam się słuchała, tak? Ja jak zacząłem robić kwas, to zacząłem robić od, słuchajcie, w ogóle zacząłem robić chyba od 30 ml nawet. Nie? I tak, i dopiero później zrobiłem 50, robiłem 70 ml, 80, 100, nie? Różnie robiłem i to parowało tam. I no. Nie? Na samym początku też od razu tych setek nie byłem skłonny wcale wrzucać. Nie? Wydawało mi się to za dużo. Ale gdzieś ostatnio czytałem, że ktoś coś pisał w książce, że słoik normalnie, słoik ten kwas, ale to szaleństwo, nie? Że aż 200 ml. No. Ale to, no nie wiem, nie? Słuchajcie. No ja będę robił tak, na pewno. Że jak rzeczywiście coś będzie tak, że pojawi mi się ramka z trutniami, na przykład jakaś taką, będę mógł ładnie wyciągnąć i w ogóle, to będzie zasklepione i tak dalej. I ja na przykład dłutem przegrzebię pół ramki i wybiorę, nie? I będę widział, że w tym jest dużo warozy, to będzie znak, że to tej trutówki już tam może nie wkładać nawet, nie wiem. Raczej bym się nie włożył do środka, jakby było dużo warozy. I co? I by trzeba było, ja bym porobił coś kwasem. Nie, bym porobił tą buteleczkę. Bym odparował im po 30 ml, ale to, czy 50? 50 bym próbował polać. Ale to nie teraz, to jeszcze trochę. A jak teraz pszczoły miałem takie, żeby na przykład zajechane, że coś skrzydeł nie było i w ogóle, no to już była bieda, nie? To teraz to już była bieda, no to i tak myślisz, że sobie zrobiło. Nie wiem, może, ale to nie ma co. Zaraz to wybierz na pasiekę kwarantannową zbiorczą i koniec. Bo to... Tak. Mi się też wydaje, nie? Że to kwestia z tym wirusem, to tak jak waroza roznosi te... syfy wszystkie po pszczołach. My jesteśmy takie warozy roznoszące po ludzkim roju tego, te różne wirusy i różne choroby. O. No i teraz zdarzył się taki cholerny, że to może trwać nawet i ze 3 lata, 4. Nie? No. Jakbyśmy nic nagle nie zaczęli robić, że tej waroza by nie była w takiej ilości w tych ulach jakimiś sposobami, to po prostu te śmieci powarozowe i te choroby powarozowe i ta ilość tej warozy to by zniszczyła te pszczoły. Jak ludzi jest za dużo, to też jaśnie zniszczą, bo wtedy powstają choroby i w ogóle. No, mówią. Taka historia. No, ja dopiero tak, jak te trutnie będą miały warozę, nie? I dopiero jak one będą miały tę warozę, to będę coś działał tak, że będę wkładał coś do uli. Ale to kiedy to będzie? Nie? No to tej pszczoły i tak muszą się bujnąć. Nie? Gdyby one miały jakąś ilość warozy na sobie, że teraz dużo, to one już by miały ją wcześniej, więc być może one by nie wyglądały nawet tak, jak wyglądają i nawet i po tych wylotkach i w ogóle. Nie?
i w tych ulach, jak tą szmatkę zakładałem, to one od razu bym wiedział, że to coś jest padaka. Coś jest tu padaka. To by było wyczuwalne na od razu, więc... Nie? I to wtedy też robi, nie? Że później może te rodziny, co tak wysłabione, jakby wyjdą z zimy i w ogóle, to one później mają też mogą być, że to waroza i męka. Ale ja ogólnie, no to nie wiem, no... Uważam, że te lata, te, jak później jest ten punkt rojenia, nie? Co ja będę wyciągał te matki i różne tam rzeczy będziemy dopiero robić, niesamowite z tym wszystkim. To wtedy jak osieroce i będzie tam dużo trutówki, czerwiu trutowego, to ja będę wtedy nawet, ja nawet wytnę dużo, wszystko nawet wytnę. Zależy w jakiej rodzinie, nie? I wtedy co? I jak będzie z tą warozą i w ogóle. I one nawet później w tych miejscach jeszcze miodową dorobią plastry, bo po prostu no, wszędzie powyżyrnem, to ja taki jestem czasami w ulu. I one jak jeszcze jest pożytek ładny i w ogóle, to zrobią miodową nawet nad kratą i wtedy mam taką mieszankę pszczoło-miodową, jakby. Coś takiego. Słuchajcie, ul wyszedł też fajny, tą powałką, nie? Daszki teraz tak jeszcze, ja je tak inaczej trochę pletę. To już nie będę zdradzał szczegółów, ja i tak dużo pokazałem i ja się cieszę, że to jest na starym aparacie, bo to jest takie starodawne, nie? No, i wtedy tam można sobie podglądać najwięcej. Ja nie pamiętam nawet, jak to było na tych filmikach, nie? Trzeba sobie oglądać, to ja pokazywałem dziś, jak się robi daszek. Że to trzeba pokładać wszystko. To teraz technologia jeszcze się zmieniła, nie? Jeszcze. Jeszcze są bardziej dopchane tam, gdzie mają być, nie? Ul jest naprawdę fajny. Słuchajcie, ta dennica. To nie wiem, tam nie wiem, co tam się może, nie wiem. Tam się nigdy nic nie zadzieje w takiej grubej dennicy. Nie, a nawet jak coś się zadzieje, to ma tam dużo przestrzeni, więc może tam napchać czegoś, nie? Zawsze. Zawsze. Albo nawet powkładać nowych trzcin, bo to w takie coś jest łatwo nawkładać. Nie? Po prostu. I słuchajcie, no nie wiem, co dalej z tą warozą teraz? Teraz to ja nic do uli nie będę wkładał, ja nie jestem za tym, żeby teraz coś wkładać do pszczół. Pszczoły, one muszą się rozwinąć, jak one się już rozwiną jakoś, że ileż tego czerwia się powygryza i tych pszczół zrobi się więcej, że już bym mógł nadstawkę wkładać, coś takiego, i, albo już by była ta nadstawka nawet. Nie? I po tych trutniach, co by u góry coś tam może pobudowały i w ogóle już, nie wiem, teraz nawet, to by od razu było widać, nie? Że jest ileś warozy. Zeszły rok był bardzo dziwny. Nie było warozy, a ze wcześniejsza lata była. Mniej lub więcej, ale ten rok wcześniej niż ten, co był, co, nie? To by było mnóstwo warozy. Naprawdę. Przeżyły mi tylko rodziny, które podzieliłem. Nie? Ale to wtedy robiłem tabletki, nie? A, to wszystko do dupy. Nie? Jednak to, że walka z tą warozą, że ta pszcza zimowa musi być bez warozy, to jest ważna rzecz. No w książkach ja też o tym gdzieś czytałem, słuchajcie. Nie? Ja uważam też, że te pszczoły to fajnie, jak sobie przez ten okres trochę powalczą też z tą warozą może. Uważam też, że rodziny, które nagle są masakrycznie zawarozowione, to one też może niekoniecznie je pomnażać. Nie? Ta taktyka pszczół to u mnie jest. Ja myślałem, że to grzybica jest, a to motylica, ale to też działa na podobnej zasadzie jak waroza. I widziałem, że były plastry, gdzie pojedyncza komórka na przykład była coś otwarta przez pszczoły. Nic więcej się później nie zrobiło. I to mogła być warozowa, nie? Komórka. W zeszłym roku to widziałem chyba ze dwie warozy na oczy. A ja naprawdę widzę warozę na pszczołach od razu. Nie? Więc było mało. U mnie przynajmniej. Taki motyw był. Ja nie wiem dlaczego. Tak było. Nie? Teraz może będzie umiarkowana ilość warozy. Bo przez to, że w zeszłym roku jej tyle nie było. A potem znowu, nie? Może mogą być jakieś bumy. No nie, ja wiem. Słuchajcie. Ja też twierdzę, że jak pasieka stoi w jednym miejscu bardzo długo, to wtedy też jest dużo warozy bardziej na niej.
Nie? I pasieką wędrowną też się wywozi w arozę. Nie? Tak. Bo się przywiezie te pszczoły ze sobą, a ta waroza na kwiatach została gdzieś. A przywieziemy w czyste miejsce, co wcześniej nie było pszczół. I to tak, to też może też dobrze działa na pszczoły, nie? Coś takiego, no, że jak wywieziemy, nie? Waroza zostanie. A może wrzucimy na pożytek, gdzie nie ma pszczół okolicznych. Nie? Wtedy są szanse, że przyniesiemy tylko to, co z pszczołami. I zanim pójdzie to w kwiat, to by trzeba było zrobić kwas jeszcze u siebie, nie? Może tak. I wtedy dopiero wybierz na pożytek. Nie? O, dymić tabletek teraz, albo wcześniej. Ja nigdy nie miałem takich tendencji w ogóle. Nie? Ja byłem przerażony tym faktem. Że ja bym miał to zrobić na wiosnę, to ja bym był przerażony. Nie? Tak. Piękny. Słuchajcie, wynieciemy go. Wszystkich śmietków i w ogóle. Trochę czasem. I ten paździerz odpadnie też, nie? Paździerz to jest najgorszy. Ja uważam, nie? Najlepiej jak zewnątrz jest trzcinka bez paździerza, wtedy woda ładnie spływa. Tak, ja widzę, że jest tendencja kombinowania trochę też, że tak, trzcinę. Ja widziałem takie ule i ogólnie powiedziałbym, że konstrukcyjnie to nie jest nic ciekawego do robienia. Takie coś, nie? Lepiej jak ul zbudujemy góra-dół, bo później budowanie tych ramek, że tak i w ogóle, nie? Ja już nawet zauważyłem pewną rzecz, że jak wiję mapę, to nawet jeśli jest warszawska zwykła, to lepiej pociąć trzcinę na krótko, a zawinąć tak więcej, niż zrobić trzcinę długą, a tak pozawijać. Ten wymiar tutaj trzyma się lepiej wtedy, nie? Góra, dół. Tak. No tak. Bo jak mata wtedy zmieni coś o pół centymetra wrajeczego, czy coś, to się nic nie stanie, a uważam, że ule, to wtedy tu byśmy musieli mieć jakoś coś poskręcane. Mi się to tak... Nie podoba mi się ten pomysł za bardzo, nie? Po prostu. I uważam, że później tutaj, gdybyśmy te trzcinki by były tutaj, tak coś tu, że ta rurka by była tak, jak ona wtedy coś pęknie, ta rurka, tak, to wtedy w nią będzie tu nalatywać woda, wszystko tu, nie? Więc tu by automatycznie musiało coś być znowu. Całe kombinacje, mówią. I wtedy dociążamy ten ul ciągle, dociążamy, nie? A jak rurka tu się pęknie czy coś, to zostaje jej druga połówka wewnętrzna. Ona też fajnie jeszcze trzyma, a znowu, oho. Zależy, nie? No, jak wypadnie, to nic. No to tutaj jest, ja mam trzciny dużo, nie? To może tam wypadać. Nawet jak powypada, to... U mnie na pasiece tak nie wypada, ta trzcina jest szara, ja widzę, że właśnie, jak te końcówki, nie, są na zewnątrz, a nie pod deską, to to jest do bani, bo tam widzę, że się robi, nie, bubel mi trochę z tymi ulami, a jak to się chowa w ten narożnik, to te końcówki są fajnie przygniecione przez ten narożnik i też jest lepiej, jest lepsza konstrukcja, ta, nie, jeśli chodzi o wytrwałość tej samej sobie trzciny. No nie? Mówię wam. To są same historie, to są takie pierdoły, które robią te rzeczy. I to nie warto się bawić, że góra, dół. Mówię wam. Później tu trzeba robić ramki dodatkowe, bez sensu. Chyba, że jako chwytaczki, ale jako chwytaczki to lepiej sobie tu klamki podrabiać. Jakieś ciekawe od szafek takich starodawnych. Nie? Porządne klamy jakieś. I byśmy mieli, nie? Tu coś do kręcenia tej konkretnej belki. Więc no to jest taka moja koncepcja budowania uli góra-dół, nie? Już widziałem, że kilka osób to gdzieś tam pisało i tak dalej. Uważam, że to nie jest potrzebne w budowie uli.
Te stare ule budowali, ja widziałem tak i tak. Ja już teraz nie wiem, czy ja widziałem taki ul taki, nie, na żywo. Chyba tak. Chyba nawet, no bo dobra, mało ważne, ale tych takie, jakie jest słoma, poukładane tam, tam, to jest naprawdę, słuchajcie, wybitne, nie? To jest wybitne, to ja nie wiem, ile to już lat tam stoi, naprawdę. I to wszystko stoi, i to się nic nie dzieje. I uważam, że no pewne są jakieś takie, jakby części, nie? Takie nieszczegóły w tym całej budowie takiego ula, nie? Że to jest pochowane w narożniku. I to wtedy tutaj jest tak zgniecione, fajnie, nie? I jest voila, tak? Nawet gdyby nie było tych drutów, to by się trzymało pięknie. No ale te druty, one robią i tak swoją robotę na przyszłość, nie? No, słomiany ul to jest zupełnie inny ul. Słoma, ona robi takie, ona się tak rozpręża, nie? Ma taką tendencję do rozprężania się. A trzcinę, jak już raz porządnie ugnieciemy, to ona tak będzie. Po prostu. Jest trochę inaczej. No. Tu pewnie różnice między słomami a trzcinami. To są takie same tematy, nie? Które po prostu, no, mogę opowiedzieć, bo ktoś tam coś pisał, gdzieś coś czytałem. Tak. Pan, nie wiem, tam jeden pan, co dostałem link. No pan dobrze gada sobie tam o pszczołach, nie? No ale no, no gdzie maty słomiane suszyć na dworze? No, już się spotkał z tym dziadkiem, co ja u niego siedziałem, to by tam powiedział, ja bym suszył na dworzu, to chyba jakby mi zamokło, albo gdzieś bym ją trzymał, nie? To wtedy bym ją wysuszył na słońca, a jak już włożysz suche do ula, to jeśli ma motyw cały czas, że gdzieś powietrze ucieka i w ogóle, to się nic nie będzie z tym działo. Nie? Wizja tych uli tych polega na tym, że to się wzięło z Holandii. Ja tak uważam. Na terenach naszych, dlatego u mnie też i tak bardziej tam pod niemiecką stronę tych uli jest spotykalnych więcej. Takowych. Nie? Tak. I to wtedy to przynieśli z Holandii ludzie, co się nazywali u nas tutaj Olendrzy. Menonici. Oni się wzięli z Holandii i oni tutaj nie płacili podatków, ale mieszkali tutaj w tej na rzece. W rzece mieszkali. W tej Kambodży, bo tu kiedyś to w tych czasach to tutaj był no gąszcz, tutaj był, Amazonka tu była, polska Amazonka, krzaki, te lasy łęgowe, to było jak na Morzyny. I oni w tym wszystkim porobili rowy, pola, nie? I te domy z tych bali poskładali, co z gór spływały Wisłą. Tak, świerkowe, piękne. I tutaj porobili te domy. I oni te ule też robili, te słomiane, nie? I te, tak, bo oni wzięli to z Holandii, ten motyw. I żyto po prostu urośnie, no gdzie urośnie żyto? No urośnie zawsze żyto piękne, żyto urośnie. Krowy, kozy przedeptały, oni mieli żyto, mieli, nie? Na pewno. I robił z tego ule, tak? Bo żyto za wiele nie potrzebuje do szczęścia, nie? Możemy na ugorze posiać i urośnie tyle na ule i tam zboże jakieś zawsze jest. Haha, słuchajcie, i żyto właśnie ma to do siebie, że ono, bo jak snopek pszenicy położymy, to on szybciej się rozłoży, nie? Niż na przykład snopek żyta. I oni robili naprawdę te ule bardzo mocno zbite, nie? Gdybym miał tak zbijać trzcinę, to wszystkie rurki już by były, słuchajcie, płaskie, ale to nie wiem, to lewarkiem byśmy musieli to robić już. No, to ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens przy trzcinie. Trzcina to jest w ogóle inny materiał, nie? Nawet słomę moją metodą bardzo mocno już skręcę. Do strefy wytrzymałości konstrukcji to ją skręcę na maksa, ona później się ułoży. No nie, nawet tych drutów i w ogóle, że to jest elegancko.
Więc tak to wygląda. Ale no tak, nie? To wszystko i tak jest, słuchajcie, betonowe. Tutaj, no. Co jeszcze o tych Olendrach? Challenge to byli bardzo ciekawi ludzie, oni naprawdę w tych buszu tutaj się to naprawdę musieli sobie dawać radę i to wszystko tutaj też jest mokre. Więc oni umieli też sobie poradzić z tymi rowami, z tymi wodami, bo oni to przynieśli od siebie, tak? I jak to wszystko ogarnęli, to plony też mieli, nie? Jedwabiste przecież. Bo tej zieleni, biomasy, tego było do wykorzystywania potąd, tak? Tak. Więc super. Tu u nas na Łąkach jest dom bardzo duży, menonicki, bardzo stary. To on był zalany, że na drugie, jakie mieli piętro u góry, to tam już woda wnet sięgała. Po sufit dołu, nie? To musiało być wody w Wiśle, naprawdę. I to było, jest zaznaczone na belce. No. A później powstał wał, no to nie, ten dom już po prostu już też nie zamaka. No i taka historia jest, słuchajcie, i te ule też tam stoją. Te słomiane. I to jest na zasadzie konstrukcji tej. Tylko oni szyli, bo nie wiem, nie wiem. Ale widziałem też ule, co miały klepki od środka, to też widziałem. Nie? Widziałem. I to było też, jakoś coś było z tym porobione. Ale jak już była deska od środka, to była tylko deska od środka i od zewnątrz też była klepka. Na słomie. Nie? Widziałem różne formy zbijania tych korpusów i niektóre to wcale nie były jedwabiście porobione. Wnet z tych śmieci takich cepowych, te jak ja te maty dla siebie robię, to tak ktoś ule robił. I one już dziurawe, posiepane, dramat. Tam się stał dramat. Po latach, ale ogromnych, no nie? Tam po prostu też go coś zażarło. Więc ja uważam, że najlepiej jak mamy słomę, to musimy mieć słomę ładnie prostą, tak? Musimy, nie pomiętą, rozbryzganą taką, bo to już jest kicha trochę. Musimy mieć ładną, prostą, wtedy do tego ula napakujemy tych słomek dużo i to będzie trzymać jakąś całość, jak te rurki są tak na wzdłuż, nie? To jest zupełnie co innego. I kiedyś jak poszyli tymi drutami, to też. To nie była prosta rzecz poszyć, jak oni tymi drucikami, nie? Szyli. To wtedy oni tymi drucikami szyli na zasadzie takiej, jak pan kolega tu pokazywał, że pan tym sznurkiem w stodole, nie? I tą kosą. Tą słomę. No to słomę jest inaczej, tak? Słomę jest zupełnie inaczej. Słoma przechodzi. Ten, tak jak on tam wiąże, to naprawdę to mu to przechodzi. Nie? Po prostu. Samo przejście, więc słomę i wtedy tych, no, dziergań możemy nawet robić tam, możemy robić, szyć, jak nam się żywnie podoba nawet. U mnie to, jak robię coś trzcinowego, trzcina to jest twardy materiał, naprawdę. Jak ja robię matę taką, nie, tą wiązaną na sznurek, to ja w międzyczasie cały czas tak rękoma dotłukę, że on, i on nawet trochę połamie, nie? I wtedy, jak ja to ściągnę, to tak napręża, że to już będzie raczej trzymać. Nie? I uważam, że suchość trzciny też ma jakieś znaczenie. Nie? Z zielonej trzciny raczej liche rzeczy są. Ktoś kiedyś chyba ode mnie dostał ul zielonej trzciny, zielonawej. To nie, nie, nie. Lepiej mieć bardziej dojrzałą trzcinę. Nie? Bo uważam, że uwiązana, a jak była za zielonawa, czy coś, czy ten, to też niedobra. Tak myślę, trzcina, nie? Ja nawet mam coś zrobione z bardzo zielonej takiej zboża, to też mi się zrobił, że ta mata się spaca mocno. Nie, nie wiem, ale to, że zielone, mi się wydaje, że to jak mamy siano i dostanie zeń, to też. Nie, więc zbierając tą słomę, to ona niekoniecznie musi, taka zielona, ona najlepiej jakby się robiła już trochę przyżółkła. Wtedy dopiero, nie, ścinać. Tak sobie myślę, że to okres zielenizny totalny nie jest dobry, bo później mamy te siano jakby bardziej. I to może nam się cały czas ukisić. I dostanie parę, to wtedy chwyci, a jak już mamy słomę w wersji bardziej słoma, to lepiej. No ale w książce pisali, że niby zielona, nie? Ale to ja widzę, że to niekoniecznie dobrze. Ul jest okej,
Ale inaczej, a ja tu zrobiłem z bardzo zielonej, pamiętam. To niedobrze. Nie? To niedobrze to zadziałało. Nie? To może też zależy jeszcze jakie, może te żyto, może takie żyto, co rośnie na ugorze czy na piachu, to jest jakby może lepsze. Nie? Bo ma mniej składników tych wszystkich takich biogennych w sobie. Nie? Czy tak jak może nawożony, to też jest do dupy na ule. Nie wiadomo. Nie wiadomo, nie? Z czym to połączyć, że coś nie wychodzi też. Ale uważam, że za bardzo zielone to może też niedobrze, nie? Wtedy będzie się robić kiszonka. Nie? Po prostu. Będzie chciało się... Na jednej macie widzę to, że to się dzieje. Nie? Więc mogę stwierdzić. Lepsza jest tak... Teraz no to jak te ule te, no to one są po prostu cud, miód, nie? Teraz trzcina jest. Teraz zaraz też znowu ruszymy. Potniemy trochę tej trzciny. Słuchajcie, i to było to wszystko. Nie będę dłużej truł. Ul się zrobił. Nie? I do pszczół teraz ruszymy dopiero tam, no może weekend, no zobaczymy, mają deszcze znowu padać, nie? Ale jak będą takie prześwity ładnej pogody, to może coś tam zerknę i zobaczę, czy pszczoły jakoś specjalnie nie obsiadają mi tyłu, nie? Jak, bo jak już zaczynają ten tył tak obsiadać mocno, to wtedy już trzeba im coś tam, nie? Dostawić. Trzeba. Czy albo susz, albo ten, zerkniemy, wtedy będziemy zerkać, no. Nawet jeśli będzie ten deszcz, to i tak, to może będą jakieś przerwy pogodowe, czy rzeczywiście nie będzie tego deszczu. Nie wiadomo, nie? Da lepiej jakby nie było. Jak nie będzie, to wtedy będziemy na pewno coś tam zerkać. Po troszeczku. No i to było to tyle. Może będziemy robić jakieś ciasto, zobaczymy. Na razie mają sklepy pozamykać, ale słuchajcie, mam sklep metalurgiczny, co? Co on będzie działał, bo to nie jest market. Nie? I w tym sklepie mam wszystko, więc jest ok. Więc jest ok, bo już naprawdę daszek skręciłem, że ostatnie wkręty tu wyszukałem. Co do jednego miałem. Nie, później znalazłem kilka znowu, ale miałem co do jednego. Teraz z tymi nowymi blaszkami lepiej te ule uważam. Tak. Rozmawiałem z kolegą z Facebooka, to też zaczyna projektować, robić ule właśnie trzcinowe. Fajne mi się spodobały. Dzwoniłem. Spoko, nie? Robi. To też ciekawe ule i może będą trochę jakby ciekawsze w motywie transport taki, że wszystko będzie takie, nie? Kanciate i w ogóle, i że będziemy mogli to pasami pospinać, że to, nie? Zobaczymy, nie? Co tam myśli. Ale jakby takie porobił, to by fajne, nie? Też. Nie? Takie na przyczepkę, typowo. Że to wszystko jakoś się, nie tyle, że może w ręgi czy coś, ale że motyw tych uli inny, że to nie będzie się rozjeżdżać. Tak. A tu ul taki. Powałeczka się zrobiła po wielkich negocjacjach, nie? Jest ul, piękny. I życzę wam wszystkim miłego wieczoru. Ja tu nie wiem, na matę nie mam ten wizji. Może jakiś korpusik dla siebie skręcę. Słuchajcie, z ostatnich moich wkrętów zarosłem. W ogóle nigdzie nie wyjeżdżamy, nic, nic. No, piękny, słuchajcie. Zawsze jestem tylko w tym garażu. Jak już tu przyjdę, tu już siedzę. Aż zrobię. I to by było to wszystko i życzę miłej nocy.